Malka Kawka. Jestem naturalnie urodzoną optymistką, liderką, wizjonerką. Zawsze chodziłam ubrana w taki sposób, że moja mama się czasem wstydziła ze mną wychodzić, jak byłam dzieckiem. Zakładałam długie suknie z falbanami, futro, niestety z żywych zwierząt, ale wtedy sobie jeszcze nie zdawałam z tego sprawy, i łuk. W tej chwili zarządzam firmą, która prowadzi restaurację. Obecnie jedną restaurację, rozwijam sieciowy koncept gastronomiczny i zajmuję się zarządzaniem. Nie stworzyłam restauracji z pasji do gotowania, tylko chciałam w końcu mieć coś swojego, żeby zrobić miejsce wegetariańskie, koszerne, izraelskie, z flagami Izraela, które będzie się nazywało Tel Aviv. To było szaleństwo, bo byliśmy się w stanie utrzymać po pierwszym miesiącu z obrotów. Ale klęska urodzaju jest straszną klęską. Tutaj przestrzegam wszystkich, którzy będą zaczynali jakiś biznes, żeby się przygotowali na to, że im się powiedzie. Druga rzecz, która jest ważna dla osób, które będą kiedyś swój biznes prowadziły, to jest wytrwałość. Wytrwałość i takie zaciśnięcie zębów, oddanie wszystkiego i robienie swojego i wierzenie w to, że to się uda. Nigdy nie spotkało mnie nic, co byłoby jakoś strasznie bolesne związane z moim żydostwem. Ale jest coś takiego w Polsce, że jest jakaś sympatia do żydostwa, nawet bym powiedziała zaciekawienie bardzo tajemniczą kulturą. Był taki okres, kiedy byłam bardzo religijną Żydówką, ortodoksyjną Żydówką, i to był sposób na to, żeby poukładać sobie chaotyczne moje życie. Coś, co znalezienie sensu, jakiegokolwiek sensu, czegoś, co jest wyżej niż ja. I to był Bóg, tak? Tu mówię w cudzysłowie Bóg, i grupa społeczna, dlatego że środowisko żydowskie jest, szczególnie to ortodoksyjne, jest bardzo silną grupą społeczną. I ponieważ ja wzrastałam w takiej bardzo dużej wolności duchowej, moja rodzina taka zawsze była, trochę hipisowska, gdzie nie było jakichś wartości, które są odgórnie narzucane. I dopiero zaczęłam sobie uświadamiać, co jest naprawdę w moim życiu ważne, jak mając 40 lat, czyli całkiem niedawno. I odeszłam od religijności bardzo mocno, ale bardzo mocno zanurzyłam się w duchowości znowu, w takich wartościach jak wolność myślenia, podejmowanie decyzji, jak szacunek do świata, jak jedność. Skąd czerpię power? Ja się taka urodziłam. I w tej chwili zdarzają mi się kryzysy. Jak powiedziałam, że jestem po dużej tragedii rodzinnej. I w momencie, kiedy zmarł mój syn, stanęłam przed takim, dosłownie w tym momencie, kiedy się o tym dowiedziałam, pierwsza myśl, która mi przyszła, teraz albo mogę się załamać, albo nie zmarnować tego, co się stało. Mówię, gdybym zmarnowała cokolwiek, co się stało w moim życiu, to miałabym poczucie jakiejś winy. Jestem winna zmarnowania tego, co się stało. Jeżeli stało się coś takiego, co jest budzące, co mówi, słuchaj, no po prostu twój wszechświat musi się wywalić do góry nogami, bo coś jest nie tak, to zacznij widzieć więcej, zacznij czuć więcej. Odczep się od swoich przekonań na temat tego, jak powinno być. Po prostu płynie.